Witajcie kochani ponownie na moim kanale po dłuższej przerwie. Powracam do Was z nowym przypływem kosmicznej energii, a także z nowym filmem. Tym razem wreszcie coś dla Panów, ale nie tylko. Wszystkie współczesne szamanki, wiedźmy, szeptunki również będą zadowolone. Zostańcie ze mną, a oto i nasza dzisiejsza bohaterka, Aqua de Florida. Aqua de Florida to szamańska woda kolońska wykorzystywana w Peru podczas ceremonii i rytuałów, np. ayahuasca czy cambo. Ma ona na celu ochronę energetyczną, oczyszczanie i uzdrawianie. Jej mistyczny i przyjemny zapach wpływa na osiągnięcie głębokiego relaksu lub stanu medytacji. Hiszpańskie określenie Aqua de Florida oznacza po prostu wodę kwiatową. W rzeczy samej jest to kompozycja różnych kwiatów, różnych ziół, różnych przypraw. W jej składzie możecie znaleźć neroli, goździki, kwiaty pomarańczy, bergamotkę, cytrynę, lawendę, cynamon i różne inne rozliczne zioła i przyprawy. Możecie ją używać po prostu jako wodę kolońską po goleniu, dlatego powiedziałam, że wreszcie coś dla panów. Jest ona też powszechnie stosowana przez profesjonalnych barberów. Możecie ją też wykorzystać do kąpieli, dodając parę kropel, co pozwoli oczyścić ciało, dodać energii, witalności, orzeźwić Was i pozostawi Waszą skórę delikatnie taką pachnącą. Aqua de Florida powinna bazować na alkoholu, ta prawdziwa Aqua de Florida. Wtedy nadaje się ona również do rytuałów oczyszczania. Do dziś szamani w wielu krajach rozpylają mgiełkę z dodatkiem Aqua de Florida na początku każdej ceremonii jako takie błogosławieństwo i ofiarę dla duchów. Wierzą oni, że Aqua de Florida ułatwia otwarcie blokad energetycznych, że oczyszcza podczas rytuału. Jej mistyczny zapach ma pozytywnie wpływać na osiągnięcie głębokiego relaksu, dzięki czemu możecie wejść w głębszy trans. Aqua de Florida pomoże Wam również otworzyć zmysły przed medytacją. W tym celu należy po prostu rozetrzeć kilka kropel Aqua de Florida w dłoniach i wdychać zapach esencji. Oczywiście w tym czasie myślimy o otwarciu wszystkich zmysłów. Musimy poczuć, jak oczyszcza się nasze pole energetyczne i jak nasze serce wypełnia takie uczucie lekkości. Woda ta chroni także przed złymi mocami, tak wierzą szamani, przed chorobą czy nieszczęściem rodzinnym. Możecie rozpylać ją również w domu, jak i wcierać w skórę. W ten sposób zawsze będziecie otoczone energią dobrych złych duchów. Tak mówią szamani. Ja dzisiaj dla Was przygotowałam przepis na taką domową Aqua de Florida. To tylko jedna z wariacji. Jeśli chcecie bardziej spersonalizowaną, bardziej dostosowaną do Waszych potrzeb, do Waszych oczekiwań, do Waszych upodobań wodę, oczywiście możecie skomponować swoją własną, tak? Dowolnie dodając lub odejmując różne składniki. Ja się z Wami dzielę moją domową Aqua de Florida. Potrzebujecie, kochani, łyżeczkę olejku lawendowego. On bezpośrednio wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Działa tak relaksująco i antydepresyjnie. Pomaga też przy problemach z zasypianiem. Następnie przyda Wam się 1,5 łyżeczki olejku z bergamotki. Ona działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Pomaga również przy różnych infekcjach dróg oddechowych. Następne, co będzie Wam potrzebne, to 0,5 łyżeczki olejku cytrynowego. Ten olejek działa tak bardzo antyseptycznie, wzmacnia układ odpornościowy. Stosowany na skórę redukuje on podrażnienia i swędzenie po ukąszeniu owadów. Bardzo fajny olejek, również polecam. Następnie dodajemy 2 krople olejku piżmowego, który jest pomocny w zwalczaniu nadwagi, wypadaniu włosów, problemów z koncentracją i z pamięcią, również nerwicy i skutków menopauzy i reumatyzmu.
Kolejny taki nasz magiczny składnik w tej naszej wodzie to dwie krople olejku jaśminowego. Olejek jaśminowy poprawia elastyczność i sprężystość skóry. On wspomaga taką naturalną odnowę komórkową. Pomocny jest też w leczeniu blizn po trądziku, zmniejsza nadprodukcję sebum. Polecany jest szczególnie dla cery takiej łuszczącej się i odwodnionej. Kolejny nasz składnik to dwie krople olejku różanego. Olejek różany ma właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Redukuje on zaczerwienienia, łagodzi również dolegliwości towarzyszące miesiączce. Wystarczy po prostu, że wmasujecie sobie kilka kropel tego olejku w podbrzusze. Sprawdza się także przy migrenach i przewlekłych bólach głowy. Na koniec, kochani, dodajemy dwa kubki 60% alkoholu. Alkohol również działa bakteriobójczo i tak antyperspiracyjnie. Całość mieszamy jeszcze z dwoma łyżkami wody różanej. Woda różana odświeża skórę, regeneruje, odsuwa nadmiar sebum, łagodzi także podrażnienia i nawilża, również zmniejsza zmarszczki. Możecie do tego celu użyć wody różanej sklepowej albo też zrobić ją sami. Jak przygotować taką domową wodę różaną? Ja mówiłam w poprzednim odcinku, podałam Wam trzy różne przepisy na domową wodę różaną. Wrzucam jeszcze dla przypomnienia link w opisie tego filmu. Jeśli ktoś by chciał skorzystać, to proszę bardzo, jak najbardziej. Myślę, że z taką domową wodą różaną ta nasza Aqua de Florida będzie jeszcze bardziej spersonalizowana. Wszystkie olejki łączymy razem w oddzielnym naczyniu. Nie musicie trzymać się ściśle tych proporcji, które ja podałam. Tak jak powiedziałam wcześniej, tak? No, dodając swoje własne składniki, stosując swoje własne proporcje według własnego uznania, uzyskacie po prostu taką wodę bardziej spersonalizowaną. Mieszaninę olejów dodajemy do alkoholu, robimy to w tej kolejności, a na koniec dodajemy dopiero wodę różaną. Należy dokładnie wymieszać wszystkie składniki, potrząsnąć zakręconym słoikiem, czy na przykład też możecie użyć pustą butelkę po Aqua de Florida do tego celu, tak? Potrząsamy słoikiem czy butelką i wstawiamy naszą Aqua de Florida do lodówki. Taką schłodzoną Aqua de Florida aplikujemy na skórę twarzy przy pomocy albo buteleczki z atomizerem, tak? Czyli spryskujemy, albo delikatnie wacikiem. Uważajcie na oczy, bo ona jest z alkoholem, więc dla oczu nie będzie taka delikatna i przyjemna. Ja ciągle pamiętam, kochani, że obiecałam Wam taki odcinek, w którym opowiem Wam wreszcie coś więcej o sobie, a nie tylko o moich kosmetykach. Pamiętam, nie zapomniałam, ale chciałam Wam powiedzieć, że w związku z tym zapytaniem przygotowuję dla Was trochę większą niespodziankę. Dlatego bądźcie cierpliwi. To wszystko, kochani, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi kciuka w górę. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie mi kciuka w dół. Wszystkie kciuki mile i chętnie widziane. Jeśli macie ochotę na więcej takich filmów, zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli dodatkowo fascynują Was rytuały piękna z różnych stron świata i chcecie wiedzieć, jak na przykład Indianki powiększały sobie biusty czy depilowały nogi, czym aborygenki walczyły z celulitem, czy meksykański masaż kaktusem boli, to polecam Wam naszą wielką księgę kosmetyków naturalnych, tylko dla moich widzów, możliwy rabat przy zakupie. Gdyby ktoś chciał skorzystać z takiego rabatu, to proszę zapytać i ja podam aktualny rabat, bo ten rabat się cały czas zmienia, także nie korzystajcie ze starych rabatów, zapytajcie o nowy. I co? Widzimy się niebawem. Pa, pa!